kici, kici, tu kocica i mała diablica. Siema, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Czas przyjrzeć się nowej epickiej bohaterce, czyli Naernin. Dla zaawansowanych graczy, którzy już skończyli swój pierwszy sezon, może nie jest to gorący temat, ale na tym kanale nie zapominamy również o nowych graczach, a dla nich Naernin nie jest aż tak słabym wyborem, szczególnie że jest dostępna od pierwszego sezonu. Doświadczonych graczy natomiast zapraszam do sprawdzenia tego, czy mamy o niej podobne przemyślenia, ale więcej o szczegółach już wkrótce. Póki co przypominam o pozostawieniu łapki w górę, suba, zostaw jakiś komentarz i lecimy do pierwszej umiejętności. Umiejętność numer 1. Czarny pazur zadaje rozproszone obrażenia fizyczne celowi i legionom w pobliżu. Ranione legiony odzyskują 15% mniej zdrowia przez 3 sekundy. Współczynnik obrażeń od umiejętności 600, maksymalnie 3 cele. Obrażenia są niezłe jak na epickiego bohatera, identyczne tak naprawdę jak u Bakara, który również ma współczynnik obrażeń 600, aczkolwiek drugi efekt umiejętności jest u Naernin zdecydowanie słabszy. Mamy tutaj redukcję leczenia i to tylko o 15%. Redukcja mogłaby być nawet na poziomie 50% i tak byłaby to taka sobie umiejętność, gdyż jest poza naszą kontrolą. Mamy tylko 3 sekundy trwania tego efektu, musielibyśmy się wstrzelić idealnie w czas leczenia. Co w przypadku na przykład takiego Garuda byłoby to dosyć trudne. Musielibyśmy akurat się wstrzelić właśnie w te 3 sekundy, co nie jest takie łatwe. Poza tym bohaterów, którzy się leczą, jest naprawdę niewiele. Mamy Garuda, mamy Magrat, mamy Indis, która leczy szczególnie naszą piechotę. Indis może podleczyć naprawdę dużo legionów, ale to leczenie Indis nie jest aż takie duże. Dlatego nawet jako sytuacyjna kontra na bohaterów, którzy się leczą, Naernin sobie mimo wszystko nie poradzi, ale współczynnik obrażeń jak na epickiego bohatera jest naprawdę solidny. I gdyby ten drugi efekt był lepszy, Naernin mogłaby dostać tutaj piątkę. Bakar ma ten efekt zdecydowanie lepszy, dlatego u Bakara dałbym w dniu dzisiejszym piątkę, gdyż zmienili go od czasu, kiedy robiłem o nim filmik. Natomiast efekt Naernin jest słaby, dlatego za tę umiejętność dam czwórkę. Umiejętność numer 2, nauki druidów, jest to umiejętność pod zbieranie, dlatego tutaj 0. Umiejętność numer 3, koci instynkt. Jednostki piechoty z legionu zyskują 15% ataku fizycznego jednostek piechoty i zadają 10% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. No i znowu, jak na epickiego bohatera są to całkiem solidne wartości. Wolelibyśmy tutaj na pewno jakieś dodatkowe HP, ale to agresywna bohaterka, więc jak najbardziej spoko są te bonusy, które mamy tutaj. Nie chcemy, żeby każdy bohater miał HP i obronę. Mimo wszystko fajnie, że ci bohaterowie się troszkę wyróżniają. Jedni są bardziej ofensywni, drudzy bardziej defensywni. Tutaj mamy do czynienia akurat z agresywną bohaterką, dlatego tutaj mogę dać tą piątkę z minusem. Mamy tutaj 15% ataku, 10% obrażeń od umiejętności bohatera. Żebyście mieli jakieś porównanie co do innych bohaterów, mamy tutaj 10% ataku i 10% PZ. 10% PZ, 10% ataku, więc procenty na Naernin na pewno są tutaj troszkę wyższe. Ale tak jak mówię, nie mamy tutaj HP, mamy obrażenia od umiejętności bohatera jednostek piechoty. Ale myślę, że ta piątka z minusem jak najbardziej jest tutaj ok. Umiejętność numer 4, cienista zasadzka. Przeprowadzając normalny atak, legion ma 10% szans na wywołanie u wybranego legionu zamroczenia, które zmniejsza atak celu o 20% na 5 sekund. Ten efekt jest już naprawdę średni, ale efekt Bakara jest również słaby, jeśli mielibyśmy się jakoś pocieszyć. Mowa oczywiście o efekcie trzecim, o trzeciej umiejętności. Jedyna różnica jest taka, że tutaj mamy 20% szans na to, aczkolwiek mamy cooldown 10-sekundowy, co może sprawiać, że ta umiejętność nie będzie tak często jak umiejętność Naernin, aczkolwiek obie te umiejętności są słabe, gdyż obie działają tylko na jeden legion. A dlatego tutaj, tak samo jak u Bakara, w tym momencie dam dwójkę.
No i umiejętność numer 5, nocna łowczyni, po każdym użyciu czarnego pazura, czyli naszej umiejętności wpadania w szał, Naernin odzyskuje 2% PZ, maksymalnie do 10%. Efekt utrzymuje się do czasu, gdy jej legion dołączy do zgromadzonej armii lub ją opuści, a także odwiedzi bastion lub punkt zasobów. Odzyskiwanie 2% PZ jest to nic innego jak po prostu stakowanie tej statystyki, więc musimy 5 razy rzucić nasz czarny pazur, żeby dostać 10% więcej punktów życia, więc jak domyślacie się, nie będzie to takie łatwe. Sam efekt niby jest ok, ale z racji takiej, że musimy go stakować od zera, no nie będzie jakiś wybitny. Prawdopodobnie zanim go wystakujemy, legion z Naernin będzie już bardzo ciężko ranny albo wręcz martwy. Dlatego tutaj dam 3. Do 1v1 na pewno może się jakoś sprawdzić, ale jeśli wyjdziemy nią na większe bitwy, zanim ona wystakuje te 10%, to prawdopodobnie będzie już martwa. Naernin zdobyła 14 na 25 punktów, jest to 56%, co daje nam 3 z bardzo mocnym minusem. Jakbym miał ją opisać w kilku słowach, to dla nowych graczy, jeśli nie macie legendarnych postaci, z czym na samym początku gry jest naprawdę ciężko, bo macie do dyspozycji w sumie jedynego bohatera do piechoty, który jest za darmo, że tak powiem, to Garwood. W takim wypadku Naernin jak najbardziej się sprawdzi, ale z czasem i tak będziecie jej używali tylko i wyłącznie do zbierania, gdyż ze złotych skrzyń prędzej czy później dostaniecie Garwooda, może zrobicie sobie Madlen albo jakiegoś innego bohatera do piechoty. Z epickich bohaterów bohaterem idealnym do piechoty jest Eliana, która bije na głowę Naernin 10-krotnie. Prędzej czy później Naernin i tak będzie grzała ławę, ale zanim dostaniecie tego Garwooda, możecie spokojnie jej używać. W pierwszym sezonie, może nawet w drugim, może gdzieś się pojawić na polu walki, ale z biegiem czasu będzie tylko i wyłącznie zbierała nam surowce. Jeśli chodzi o drzewko talentów, widziałbym coś takiego. Na dół raczej poszedłbym talent, który musimy wziąć, bucik HP, talent serce. No i tutaj wszystkie punkty wydałbym w drzewko umiejętności. Ogólny atak, zastraszanie plus 4% do zadawanych obrażeń. Następnie wziąłbym ostatnie słowo. Pamiętajcie, że główne obrażenia piechoty często pochodzą z kontrataków, więc kiedy tylko możecie, warto je zwiększyć. Dalej, zależy z kim oczywiście połączycie Naernin, ale ja tutaj myślę o parze Naernin Bakar. Dla takiego nowego gracza w pierwszym sezonie myślę, że wrząca krew będzie naprawdę spoko. Oddzielny zwiększamy jeszcze obrażenia od umiejętności bohatera aż o 8%. Pamiętajcie, że Naernin i Bakar biją 3 cele po 600 współczynnik obrażeń, więc te obrażenia są naprawdę solidne. Dalej, nie bierzemy sobie skupienia, gdyż ten talent będzie bezużyteczny. Jest zbyt mała szansa, żeby się aktywował. Zdecydowanie więcej jako piechota wyciągniemy z egoizmu. Minus 4% otrzymywanych obrażeń od umiejętności bohatera dla piechoty, jak znalazł. Dalej idziemy sobie w zachęcający taniec. Plus 50 punktów szału. Mamy na to 10%. No i wisienka na torcie, pragnienie krwi. Używając umiejętności wpadania w szał, nasz legion zadaje dodatkowe obrażenia od umiejętności bohatera o współczynniku 60. Jest to 10% naszego bazowego współczynnika obrażeń, więc naprawdę nieźle. Resztę punktów wydajemy również w tym drzewku. Bierzemy sobie zadziorność, kolejne 10% szansy na 50 punktów szału. Dalej piechota ucieszy się z wielkiego podboju, minus 4% otrzymywanych obrażeń od normalnego ataku. Kolejne 5 punktów wydamy sobie w stabilne ręce. Mamy 20% szans po otrzymaniu wzmocnienia na efekt synergii, czyli plus 10% do zadawanych obrażeń od umiejętności bohatera na 5 sekund. Ostatnie 2 punkty wydałbym w nieposkromioną wolę. Pomijamy prawie 1% HP. Wracając do tego talentu, jeśli myślicie, że Naernin nie otrzymuje jakichś wzmocnień, żeby otrzymać efekt synergii, nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że wzmocnienie od jednostki, czyli w tym wypadku od jednostek piechoty, również zalicza się jak wzmocnienie, a uwierzcie mi, kumulację opancerzenia dostajecie praktycznie w każdej sekundzie, więc o wzmocnienia się tutaj nie martwcie. Jeśli chodzi o pary dla Naernin, pamiętajcie, że tutaj jest mowa głównie o sezonie pierwszym, gdyż w pierwszym sezonie, tak jak mówię, Naernin może coś zrobić na polu walki. W pierwszym sezonie
Możemy ją połączyć z Bakarem, żeby stworzyć taki agresywny legion oparty na obrażeniach od umiejętności bohatera. Jeśli chcemy większej wytrzymałości, możemy ją połączyć z Elianą. Aczkolwiek ja sugerowałbym jednak połączenie jej z Bakarem. Mamy tutaj dwa razy obrażenia od umiejętności bohatera o współczynniku 600, maksymalnie 3 wrogim legionom. Naprawdę o obrażenia martwić się tutaj nie będziecie musieli. No a jeśli uda wam się w pierwszym sezonie odblokować na przykład Nikę na 5-1-1-1, wtedy możecie połączyć na Ernin z Niką, ewentualnie z Garudem. Też może to jakoś działać. Ale pamiętajcie, że z biegiem czasu i tak będziecie używali nawet pary Garud Nika, aniżeli na Ernin z Bakarem. Chyba że będziecie chcieli biegać na dwa legiony piechoty, wtedy oczywiście Bakar na Ernin. Dalej będziecie mogli ich używać. Przechodząc do artefaktów, oczywiście w pierwszym sezonie jedyny artefakt epicki dla piechoty to ostrze rzeźnika, które również zadaje obrażenia maksymalnie 3 wrogim legionom. Więc akurat przedmiot idealny dla Naernin i Bakara. Ale oczywiście jeśli uda wam się trafić jakąś legendę, mam tutaj na myśli źródła ciszy, smoczą wyrwę bądź kiełasz Kari, to oczywiście przedmiot legendarny zawsze będzie lepszy od epickiego. Natomiast jeśli chodzi o pupile, to w pierwszym sezonie mamy ograniczony dostęp do tych stworzonek. Dlatego tutaj polecam wam piaskowego jaszczura, jeśli zależy wam na przeżywalności, a jeśli chcecie iść w obrażenia, to jadowity jaszczur będzie tutaj naprawdę idealny. Poza tym jadowity jaszczur jest tak uniwersalny, że będziecie mogli go używać, podobnie jak piaskowego jaszczura, nawet w sezonie sporów, w tak zwanym sosie, więc nawet te kilka sezonów KVK do przodu, te dwa pupile się nie przeterminują. Dlatego jeśli chodzi o pupile, to jadowitego jaszczura oraz piaskowego jaszczura polecam każdemu nowemu graczowi. Są to naprawdę świetne i uniwersalne wybory. W tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!